kochani, mamy dwa wyjścia. Albo czekać 40 minut na pizzę, albo zrobić ją samemu w domu. Dlatego dzisiaj ja Wam pokażę, jak zrobić bardzo szybko domową pizzę. Zacznę od składników. Mąka pszenna, woda, oliwa z oliwek, sól i drożdże. Ja do mieszania i wyrabiania ciasta będę używała automatu do chleba. Natomiast jeśli Wy nie posiadacie automatu, no to możecie wykorzystać swoje rączki, no i samemu wyrabiać. Ale wiadomo, że będziecie musieli na to poświęcić więcej czasu i energii. Zaczynamy. Wkładamy wszystkie produkty do maszyny, ale zaczynając od tych wodnistych, czyli 400 ml lekko ciepłej wody, następnie 2,5 łyżki oliwy bądź też oleju, czesne produkty suche, 2,5 łyżeczki soli. Teraz czas na mąkę. 800 gram mąki, czyli to jest około 5 szklanek i 5. Musimy sobie jeszcze zostawić oczywiście troszeczkę mąki na koniec. Wspomniałam jeszcze o łyżeczce cukru i 15 gram drożdży. Ja te drożdże troszeczkę podziabię. Automat zamykamy i uruchamiamy program. Ja mam tu coś takiego jak ciasto na pizzę. Nie mam, ten ekran niestety jakiś taki już pobrudzony. Ciasto na pizzę to była 10. Ja mam tutaj godzinę 50. No i zobaczcie, zaczyna nam się to ładnie tutaj już kręcić. Ale przecież nie będziemy teraz stać bezczynnie i czekać, aż nam się zrobi nasze ciasto, które słyszycie w oddali. Niestety nie mogę tego przecież wyłączyć. W międzyczasie zrobimy sos taki do pizzy, pomidorowy. W tym celu wlewamy na patelnię odrobinę oleju, dosłownie ociupinkę. Czekamy, aż nasza patelnia się rozgrzeje. W międzyczasie obieramy czosnek i teraz będę tutaj starą maszyną do wyciskania ten czosnek wkładać na naszą patelnię. Sekundkę, niech on się podsmaży. I już wlewamy do niego pomidory. Ja mam swoje zrobione, więc możecie takie, możecie pokroić pomidory, jeśli robicie to w sezonie pomidorowym, to takich cały słoiczek może tych pomidorów czy mogę dorzucić. Ten składnik to koncentrat pomidorowy, nie za dużo, ja tak daję niecałą łyżeczkę i czekam, aż to się nam wszystko tutaj ładnie tak zagotuje. Ta masa się nam już tutaj fajnie gotuje. Dodajemy łyżeczkę miodu. To jest taki naprawdę fajny dodatek. Ja to bardzo lubię. Pomidory nie zawsze są takie słodkie, więc dodanie miodu tutaj robi nam fajną robotę. I wsypuję troszeczkę bazylii pokrojonej i oregano. Ja niestety oregano nie posiadam, tylko suszone, więc takie oto suszone dodaję w dosyć sporej ilości, przynajmniej jedną łyżeczkę oregano. Jedna łyżeczka oregano się powinna tutaj znaleźć. Na zakończenie oczywiście sól, pieprz, tak do smaku. Nasz sos jest już gotowy. Nasze ciasto wykładamy na blaszkę. Oj, tutaj mi się przykleiło. Posypaną mąką. To ciasto wyszło takie delikatnie klejące, ale to się nie przejmujcie. Moje dziecko, które zawsze jadło pizzę w domu, jak poszło do pizzerii, to się zdziwiło, dlaczego pizza jest okrągła. Bo właśnie w domu my z reguły robimy pizzę na takiej blaszce. No i ona nie jest właśnie okrągła.
Nie dziwcie się, dlaczego jeszcze jej nie rozłożyłam tak idealnie na tej blaszce, bo zaraz to zrobię, nakładając sos. Zaraz zobaczycie, jak fajnie łyżką właśnie z sosem będę mogła tę pizzę porozkładać. W międzyczasie możecie nastawić piekarnik na 200 stopni. Góra, dół. Tego ciasta jest bardzo dużo, więc jeśli lubicie na cienkim cieście, to spokojnie starczy Wam na 2-3 pizze. My lubimy na grubym, więc ta pizza będzie duża i jedna. A teraz czas na składniki. W idealnej pizzy tutaj powinien być pyszny starty ser. Niestety ja dzisiaj takiego nie posiadam, dlatego dam taki ser w plasterkach. Nie należy z jego ilością jakoś strasznie przeginać. A ja mam jeszcze tutaj część, pokryję drugim serem. Będzie to taka serowa pizza. Staramy się nie dodawać za dużo składników, bo inaczej pizza naprawdę zrobi się taka ciapkowata. Więc ja już po różnych próbach wiem, że tych składników dużo nie ma. No i teraz tak naprawdę już tą część, można powiedzieć, pozostawiam Wam, bo każdy lubi pizzę z czymś innym. Więc tutaj jest mega duża dowolność. Jak widzicie, daję tutaj cebulę, którą bardzo lubię. Dam też trochę papryki. Ja nie wyobrażam sobie pizzy bez szczypty ostrości, dlatego część pizzy będzie z ostrą papryczką. To wszystko jeszcze posypuję oregano. Całość wkładam do nagrzanego piekarnika na 20 minut. Moja pizza jest już gotowa. Wszystko się tutaj bardzo dobrze upiekło, przyrumieniło. Tego ciasta, tak jak mówiłam, jest bardzo, bardzo dużo. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Pa, pa!